Witam kochani bardzo serdecznie, Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla barana, lwa i strzelca od 26 grudnia do 1 stycznia, do nowego roku, czyli to jest horoskop z Sylwestrem, moi drodzy, w środku. Nawet pod koniec bym powiedziała bardziej tygodnia, no ale z Sylwestrem. Dobrze, kochani, zaczynamy od barana. 26 grudnia, 1 stycznia. Dobrze. Zobaczmy, co u barana. Tutaj, kochani, poniedziałek bardzo dobry, radosny. Spędzicie może gdzieś na zewnątrz. Karta Słońca mówi o komforcie. Jest ten drugi dzień świąt tutaj u Was bardzo radosny i spełniają się Wasze marzenia. Może będziecie nawet planować już wakacje. No super, tutaj jest. Dobre informacje dla Was. Dopiero wtorek jest przeciążający, bo prawdopodobnie barany wrócą do pracy. Także tutaj będzie dosyć ciężki dzień po odpoczynku świątecznym, ale ogólnie no, zakończenie pewnych projektów, spraw przy tej dziesiątce buław. W środę bardzo dobre emocje, miłość, szczęście, dużo takich sytuacji. Szczególnie możecie tutaj, moi drodzy, odczuwać jakieś wydarzenia harmonijne, dużo oznak miłości, ale też, moi drodzy, jakieś zaproszenie możecie otrzymać, bo as kielichów też przynosi radość taką, tak? To jest kielich jednak. Także może być jakieś zaproszenie, moi drodzy, na przykład otrzymacie zaproszenie na sobotę na Sylwestra. W czwartek dziewiątka mieczy. Oczekujecie już, moi drodzy, tutaj na zakończenie tego roku. Też możecie mieć problemy trochę ze snem tego dnia. Tutaj jest takie oczekiwanie na przyjście kogoś, na spotkanie z kimś. Myślicie dużo i nie śpicie. Piątek jest ważna rozmowa z kobietą. Na pewno będziecie rozmawiać. Kobieta niezależna, może być samotna, która troszeczkę nawet może być w Waszą stronę, tutaj w Waszym kierunku złośliwa. No dobrze, moi drodzy, ale ogólnie takie działanie z planem w piątek. I w sobotę dwójka kielichów, duże porozumienie, miłość, radość, szczęście. Koło Was osoba kochająca, partner, partnerka, mąż, żona, bardzo piękny ten Sylwester u Was się zapowiada. I w niedzielę karta diabła, no tutaj może być, moi drodzy, ból głowy, mogą być w nowy rok trochę uzależnienia odezwać się, ale też no, możecie mieć tutaj troszeczkę problemy właśnie z uzależnieniami i też gorzej możecie się czuć. Także, no wiecie, tak jak to w nowy rok, tak? Po Sylwestrze trochę trzeba wyleczyć się i odpocząć, tak? No tak, moi drodzy, tu by się u barana wszystko zgadzało. Macie na pewno dużo miłości i dużo szczęścia w tym tygodniu. Też troszkę uważajcie tu, kochani, na podwójne narządy. Mogą boleć oczy, uszy, mogą być jakieś katary, no nie wiem co tam jeszcze, uzawienie, pieczenie oczu. I też, kochani, stawy kości plecy. Tutaj na zdrówko trzeba uważać troszeczkę, sprawy przeziębieniowe. I zobaczmy podsumowanie Lenormand. Co tutaj będzie? Tutaj, moi drodzy, może być jakaś rozmowa, wyjaśnienie z starszą osobą, może właśnie z kobietą. I ta sprawa, ta sytuacja tutaj może Wam przynieść troszeczkę takiego smuteczku. Czyli to Was czeka, musicie pewnie gdzieś zadzwonić, porozmawiać, niektóre sprawy się wyjaśnią. No tutaj wychodziła właśnie Królowa Mieczy, także możecie mieć tu do porozmawiania. Ja Wam życzę wspaniałego tygodnia, kochani, aby się wszystko wyjaśniło na Waszą korzyść. Dużo dobrego i szczęśliwego nowego roku, kochani. Dobrze.
I teraz przechodzimy do naszego lwa. Zobaczymy, co u lwa od 26 grudnia do 1 stycznia, do nowego roku. Lew. Siódemka mieczy. As kielichów. Piątka mieczy. As monet. Karta diabła. Dwójka buław. I kochani, tutaj dziesiątka kielichów. Dobry tydzień, ale kochani, no tak, zróżnicowany trochę. Poniedziałek, siódemka kielichów. Uważajcie, żeby ktoś nie chciał was oszukać. Tutaj jakieś ukryte sprawy. Także ktoś może być nieszczery względem was. Może też ktoś was troszeczkę obserwować tego dnia. Na przykład w waszym domu, tak? Może to będzie sąsiad, może to będzie ktoś z zewnątrz, może ktoś was będzie obserwował w internecie też. We wtorek, kochani, as kielichów jest tutaj, moi drodzy, jeszcze zapomniałam dodać, w poniedziałek, jak będziecie gdzieś wychodzić, to uważajcie, pilnujcie swoich rzeczy, zamykajcie domy i w ogóle zamykajcie samochody, mieszkania, tak dalej. To właśnie chciałam dodać. We wtorek as kielichów, dużo spełnienia, będzie dobra atmosfera rodzinna i możecie gdzieś otrzymać jakieś zaproszenie, może na sobotniego Sylwestra. W środę piątka mieczy, tutaj ktoś może być złośliwy, agresywny, uważajcie na konflikty, nie dajcie się sprowokować i będzie dobrze. W czwartek jest ciekawie, bo as denarów przynosi wam tutaj dobre finanse, wiadomości o finansach i bardzo dobry dzień. Ogólnie zaczniecie snuć nowe plany, projekty. Bardzo dobry czwartek. W piątek karta diabła, jest tutaj trochę toksycznie, moi drodzy. Też może być spotkanie. Też uważajcie na uzależnienia tego dnia, tak? Uzależnienia i jakieś afery i tak dalej. Toksyczne relacje. W sobotę, moi drodzy, jest taka wahająca sytuacja, ponieważ tu będziecie się decydować, czy może iść na tego Sylwestra, czy zostać w domu. Prawdopodobnie zostaniecie w domu, także tutaj dużo wahania w sobotę. I zastanawiania się, co robić dalej, tak? Czyli moi kochani, raczej moim zdaniem będziecie spędzać go w domu. I niedzielę, nowy rok też rodzinnie, domowo, już spokojniej. Także moi drodzy, ja myślę, że lew tu będzie miał troszeczkę nerwowy ten tydzień. Także różne osoby mogą być i kłótliwe, i namawiać was możliwe, że na jakieś spotkania właśnie takie przy alkoholu i tak dalej, i nie bardzo może wam się będzie też to podobało. W zdrowiu bóle głowy mogą się tutaj pojawić. Uważajcie na nogi, bo nogi też mogą boleć. I kochani, stany jakieś podgorączkowe, na to trzeba zwrócić uwagę. Także tylko tyle i aż tyle ostrzeżeń. No wiadomo, nie dla każdego. I karty Lenormand mówią nam, moi drodzy, żeby uważać, kochani, na straty, bo tutaj też możecie być gdzieś zapraszani. Też uważajcie, moi kochani, na to, żeby dużo nie tracić na jakieś pieniędzy, na jakieś imprezowanie, bo tutaj mogą być właśnie straty i później stresy z tego tytułu. I też uważajcie, tak jak mówiłam, jak gdzieś jesteście na zewnątrz i zamykajcie swoje mieszkania i domy w tym tygodniu. Ja wam życzę szczęśliwego nowego roku i przyjmijcie to za dobrą monetę, te ostrzeżenia, kochani. No dobrze, moi drodzy, i teraz strzelec. Od 26 grudnia do 1 stycznia, do nowego roku. Co u strzelca?
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Poniedziałek, as mieczy, ważne rozmowy, tutaj mogą być u strzelca jakieś spotkania. No i oczywiście, moi kochani, też możecie się odgradzać od jakichś osób, niepotrzebnych sytuacji, także może gdzieś nie będziecie chcieli pójść do kogoś w gości na przykład. Wyznaczycie jakąś barierę. We wtorek tutaj już jest lepiej, bo jest coś spontanicznego, robicie coś dla siebie, bądź też ze swoimi dziećmi czy wnukami. Bardzo dobry wtorek, radosny, spokojny, spontaniczny przede wszystkim, może nie spokojny, spontaniczny. No dobrze, kochani, środa jest, szóstka buław, bardzo radośnie, czeka Was tutaj jakieś uznanie w pracy, dużo pochwał, nagród, kupicie coś dla siebie, wyruszycie gdzieś, naprawdę Wasze życie wygraliście w środę. W czwartek król buław, też bardzo sympatycznie tutaj, choć król buław to jest osoba dynamiczna, która może właśnie zaprosić Was gdzieś. Możecie się spotykać, może być tutaj namiętnie, ale też bardzo interesująco. Nie będzie nudy, będzie dynamizm, szczególnie przy tej szóstce buław i rydwanie. Bo w piątek już definitywnie krótka podróż do 100-200 km i bierzecie sprawy w swoje ręce, jest takie szczęście, radość. I oczywiście sobota. Czwórka denarów, no tutaj jest bez zmian. Jest możliwe, że zabawa, jakaś impreza, ale w takim zamkniętym gronie, tak? Nie ma tutaj za wiele, moi drodzy, osób i jest tak zaplanowane wszystko. I oczywiście niedziela, kochani, dwójka mieczy. Troszkę będziecie, moi drodzy, nie widzieć pewnych spraw. Możliwe, że będziecie mieć trudną decyzję do podjęcia w tą niedzielę, w ten nowy rok. Będziecie się zastanawiać, co robić dalej. Takie zastanawianie i, moi kochani, troszeczkę takiego impasu, takiej pułapki. Możecie czuć chęć na przykład zostania w domu, a z drugiej strony za chwilę ktoś Was gdzieś na przykład będzie zapraszał, a do Was będzie ktoś miał przyjść i tak dalej, że tutaj takie niewidzenie tego, co zrobić dalej, niedostrzeganie i, moi drodzy, taki impas troszeczkę, bo za dużo propozycji naraz może być, albo też, kochani, te Wasze plany będą takie różne i będziecie się zastanawiać, takie duże zastanawianie się. No dobrze, moi drodzy, w zdrowiu drobne przeziębienia i, kochani, na oczy uważajcie, oczy, uszy, układ oddechowy troszkę. No dobrze, i co Lenormand podsumuje? Tutaj mamy maski, tutaj mamy kofin i mamy wyjście publiczne, także będziecie na pewno planować coś, jakieś wyjścia, ale możecie w ostatniej chwili zrezygnować. Także tu, moi drodzy, może być różnie, bo będą plany, będzie dużo do wyboru, nie będziecie wiedzieli, co macie wybrać i będzie trzeba albo ze wszystkiego zrezygnować, albo z jednej rzeczy. Także tutaj tak to wychodzi. Ja Wam życzę, kochani, szczęśliwego nowego roku, dużo spełnienia i wszystkiego dobrego.